Dzień dobry, tu Listek Elf ze Stuttgartu. 3 października 2010 roku niemiecki Stern donosił, że Niemcy już nie mają żadnych długów wojennych. Wszystkie zobowiązania za II wojnę światową zostały spłacone do 1988 roku, a właśnie do października 2010 roku spłacano I wojnę światową. Ale to oczywiście nie znaczy, że nikt więcej nie będzie się domagał reparacji od Niemiec. Zadość uczynienia za II wojnę światową, Domaga się w tej chwili Polska i ten temat jest szeroko dyskutowany w niemieckich mediach i to już od kilku lat. To, że żadne reparacje Polsce się nie należą, jest dla Niemców jasne jak słońce. I w tym temacie, jak rzadko w którym opinia niemieckiego rządu jest zgodna z opinią obywateli. Mimo, że argumenty wysuwane przez niemiecki rząd wydają się skrajnie różnić od tych, które można usłyszeć, na ulicy. Do dzisiejszego filmu przygotowałem kilka opinii na temat tego, dlaczego Polsce nie należy, nie można, nie wolno, nie powinno się wypłacać reparacji, które można znaleźć w niemieckich mediach. A przy okazji opowiem też o tym, którą z tych opinii popierają tzw. zwykli Niemcy i dlaczego. Dzisiaj temat ważny, poważny i na czasie. Listek Elf ze Stuttgartu. Zapraszam na film. Już w 2017 roku ukazał się w gazecie Welt artykuł pod tytułem Dlaczego Niemcy nie są winne Polsce żadnych reparacji? Autorem jest Sven Felix Kellerhoff, niemiecki historyk, aktualnie redaktor naczelny działu historycznego Welta. Już na samym początku artykułu autor stwierdza, że żądanie przez Polskę reparacji to tylko bezpodstawne groźby z punktu widzenia prawa międzynarodowego i polityki i że ani Republika Federalna, ani żadne firmy, ani pojedyncze osoby prywatne nie są winne Polsce żadnych rekompensat. Potem jednak dodaje, że oczywistym jest, że między 39 a 44 rokiem niemieckie wojska i niemiecka administracja spustoszyła Polskę i że były ogromne straty ludności katolickiej i żydowskiej i że nikt o zdrowych zmysłach nie może zaprzeczyć zbrodniom niemieckim w Polsce, ale to wszystko nie uzasadnia żądań reparacyjnych ani teraz, ani w przyszłości. Potem autor podaje trzy, a nawet cztery powody, które są tak naprawdę oficjalną niemiecką linią w tej sprawie. Po pierwsze, konferencja podżdamska z 45 roku i według jej postanowień Związek Radziecki otrzymuje reparacje od Niemiec, a część tych reparacji przekaże Polsce. Po drugie, polski rząd w 1953 roku zrzekł się jakichkolwiek roszczeń w stronę Niemiec, a po trzecie, w 1991 roku została podpisana umowa między Polską a Niemcami, na mocy której Niemcy wypłacili odszkodowania polskim robotnikom przymusowym. Autor artykułu odrzuca również polską narrację o tym, że rząd polski w w roku był rządem marionetkowym w 100% zależnym od Sowietów, mówiąc, że Polska podpisała w tamtych czasach bardzo wiele umów międzynarodowych, które są ważne do dzisiaj, więc dlaczego zrzeczenie się reparacji nie miałoby być ważne? Te cztery argumenty formalno prawne są podstawą odrzucenia żądań polskich przez Niemcy, ale są również. Inne argumenty. Na przykład w bardzo ciekawym komentarzu w gazecie Frankfurter Allgemeine Zeitung z września 2022 roku, pan Reinhard Weiser, specjalista od Europy Wschodniej, uważa, że żądania Warszawy są politycznie błędne. Oczywiście na początku artykułu, podobnie jak w wielu innych artykułach, autor kaja się, że Polska rzeczywiście doznała wielkich szkód od Niemiec, a za to dostała, uwaga, bardzo mało, Odszkodowań w stosunku do innych sąsiadów Niemiec, ale mimo wszystko te żądania Warszawy trzeba kategorycznie odrzucić. Ponieważ od wojny minęło wiele lat i moralnie wątpliwa jest odpowiedzialność aktualnych pokoleń za to, co wydarzyło się 80 lat temu. I że współcześni Niemcy nie mają żadnych osobistych win względem Polski. I że stanowisko Polski jest politycznym szaleństwem, ponieważ Polska i Niemcy są partnerami tak w Unii Europejskiej, jak i w NATO. A jak oba kraje nie będą współpracować, tylko się sprzeczać, szczególnie teraz, podczas wojny na Ukrainie, to skorzysta na tym. Tylko Putin. I tu trzeba zaznaczyć, że argumenty moralne występują bardzo często w niemieckiej narracji społeczno-politycznej. Tak w sprawach wewnętrznych, uchodźcy, feminizm, jak i w sprawach polityki zewnętrznej. Na przykład, czy należy wspierać wojnę na Ukrainie. Ale wracając do tematu, wyjątkowo długą, analityczną i szczegółową analizę kwestii polskich reparacji przedstawia pan Klaus Bachmann w Berliner Zeitung. Artykuł ma tytuł Dlaczego polskie żądania reparacyjne stawiają pod znakiem zapytania granice Polski? Co ciekawe, autor artykułu, pan Klaus Bachmann, jest pracownikiem naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Społeczno-Humanistycznego i jest specjalistą od spraw europejskich. Autor wspomina, że o ile Anglicy, Amerykanie, a nawet Francuzi powstrzymali się od grabieży powojennych Niemiec, o tyle Sowieci wywieźli na wschód całe fabryki i obiekty kolejowe. A ponieważ na mocy konferencji Pogdamskiej, Wschodnie tereny Niemiec pozostawały pod administracją polską, to Polacy wywozili ze Śląska i Pomorza wszystko, co się dało do Polski Centralnej. I teraz uwaga, i ten proceder był w rozumieniu ludzi tamtych czasów, właśnie reparacjami. A ponieważ nikt w tamtych czasach nie przypuszczał, że te tereny pozostaną w Polsce, było to realizowanie strategii faktów dokonanych. Ciekawy punkt widzenia, prawda? Następnie autor przytacza jeszcze jeden bardzo interesujący i nieociekawiony argument, że Niemcy, nawet jeśli by chcieli, nie byliby w stanie jako państwo 1,3 biliona euro Polsce wypłacić. A nawet jeśli byliby w stanie, to taka wielka wypłata spowodowałaby odpływ pieniędzy z Niemiec, a to mogłoby spowodować wzrost nacjonalizmu w Niemczech, podobnie jak to się stało po I wojnie światowej w Republice Weimarskiej. A przecież powrotu do nacjonalizmu w Niemczech. Nikt nie chce. Ale to nie koniec. Odpływ pieniędzy z Niemiec spowodowałby nową falę nacjonalizmu w Niemczech, a przypływ tych samych pieniędzy do Polski mógłby spowodować tzw. chorobę holenderską. Choroba holenderska to upadek albo regres gospodarki spowodowany nagłym przypływem zbyt dużej ilości pieniędzy. Następnie autor stwierdza, że Polska powinna się zwrócić z żądaniami o reparacje do Rosji, ponieważ Rosja jest prawnym następcą Związku Radzieckiego. Bo zgodnie z postanowieniami Konferencji Poczdamskiej, to Związek Radziecki powinien wypłacić Polsce niemieckie reparacje. I dalej, jeżeli Polska chce zakwestionować słuszność prawną zrzeczenia się reparacji w 1953 roku, to zgodnie z praktycznie każdą wykładnią prawa międzynarodowego wszystkich specjalistów na świecie, tak niemieckich, jak i polskich, należałoby również zakwestionować postanowienia całego Poczdamu. A zakwestionowanie Poczdamu zakwestionowałoby również przesunięcie granic Polski na zachód i przejęcie przez Polskę Śląska i Pomorze. Tak czy owak, w tej chwili się tego nie da najprawdopodobniej zrobić, ponieważ nie ma żadnego organu międzynarodowego, żadnego sądu międzynarodowego, który by nową konferencję poczdamską w cudzysłowie mógł zwołać. Ponadto, na taką konferencję, do takiego sądu, pod takie obrady musieliby zostać zaproszeni wszyscy poszkodowani przez Niemcy w czasie II wojny światowej, a to prawdopodobnie nie leżałoby w interesie polskim, bo im więcej uczestników miałaby taka konferencja, tym mniej Polska mogłaby uzyskać reparacji. Jednak według autora takie obrady są współcześnie absolutnie niemożliwe. Przytoczone przeze mnie tezy pana Klausa Bachmana to tylko część bardzo długiego i analitycznego artykułu w Berliner Zeitung. Który muszę wszystkim polecić, jeśli ktoś zna niemiecki i sobie przeczyta, jest naprawdę ciekawy i pokazuje z jak wielu kątów można spojrzeć na sprawę polskich reparacji i odszkodowania. Powojennego. Takich wątpliwości jak pan Klaus Bachmann wydaje się nie mieć pan profesor Krzysztof Ruchniewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Pan profesor, w swojej pracy naukowej, zajmuje się sprawami niemieckimi i, jak sam to mówi na swojej stronie internetowej, jest Niemcoznawcą. Tytuł wywiadu udzielonego przez profesora niemieckim mediom brzmi: Polska otrzymała reparację, ale w formie materialnej. Tu profesor powołuje się na umowę między Polską a Związkiem Sowieckim z 1945 roku. Według której Związek Sowiecki powinien oddać część reparacji wojennych Polsce, a Polska w zamian za to będzie Rosji, Związkowi Radzieckiemu, sprzedawać bardzo tanio węgiel, co, jak sam profesor dodaje, niespecjalnie się Polsce opłacało. Na pytanie, co Polska w zamian dostała, profesor odpowiada, że Stalin chciał, aby wschodnie ziemie niemieckie zostały przekazane Polsce i że niemiecka ludność z tych terenów powinna zostać wysiedlona. I że Niemcy straciły jedną piątą swojego terytorium. No nie wiem, ocencie sami. Mnie trochę dziwi jednak taka wypowiedź w ustach polskiego profesora, a najlepiej to przeczytajcie sobie w oryginale, wszystkie artykuły, o których mówię, są w opisie podlinkowane. W dalszej części wywiadu profesor mówi o tym, że umowa z 1953 roku o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji jest ważna i żaden rząd ani za czasów komuny, ani w nowych czasach ważności tej umowy nie podważył. Ponadto profesor. Sugeruje, aby w tej chwili utworzyć fundusz, z którego Niemcy wypłacaliby pieniądze ostatnim żyjącym ofiarom trzeciej Rzeszy, na przykład na leczenie albo leki. Swoją drogą, umowa, o której wspomniał pan profesor Ruchniewicz, umowa ze Związkiem Radzieckim dotycząca wydawania przez Związek Radziecki reparacji wojennej Polsce w formie materialnej, to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. Ja wszystkim chciałbym polecić artykuł z tygodnika Polityka z 2015 roku. Ten jest również podlinkowany w opisie, gdzie autor bardzo szczegółowo i bardzo ciekawie opowiada właśnie o tym, jak Rosjanie wywiązywali się z tej umowy. Jako ostatni chciałbym Wam jeszcze przytoczyć bardzo, bardzo ciekawy komentarz, który ukazał się w dzienniku Bild, pod tytułem Polskie żądania świadczą o podwójnej moralności. Autorem jest pan Michael Wolfson, niemiecki historyk i publicysta. Nie jest on członkiem zespołu Bilda, jest to tak zwany komentarz, czyli komentarz wygłoszony przez osobę spoza redakcji. Niewątpliwie Niemcy spustoszyli Polskę, pisze pan Wolfson. Niewątpliwie Polska się odbudowała, ale głównie po 89 roku i Niemcy bardzo jej w tym pomogli. Teraz Polska żąda reparacji, a niewątpliwie z punktu widzenia moralnego stanowisko Polski jest zrozumiałe. Ale moralność jest jedna i nie można sobie jej dopasowywać według własnego widzimisię. Trzeba pamiętać, że w czasie wojny nieżydowscy Polacy wprowadzili się do pożydowskich nieruchomości, a po wojnie w nich pozostali. A to to, co zmienia żydowskiego pozostało, zostało przejęte przez państwo polskie w 1945 roku. Po 89 roku organizacje żydowskie chciałyby odzyskać tę własność, ale Polska konsekwentnie odrzuca te żądania. Najwyraźniej komentuje pan Wolfson w artykule w Bildzie: istnieje druga polska moralność. Która nie jest koszerna. Niewątpliwie niezależnie od argumentacji, niezależnie od autora komentarza i niezależnie od narracji, Niemcy nie czują się specjalnie odpowiedzialni za drugą wojnę światową teraz. Społeczeństwo niemieckie jest bardzo pokojowo nastawione. To widać było w tej chwili podczas wojny na Ukrainie, kiedy to Niemcy, zwykli Niemcy tak naprawdę nie chcieli. Żeby ich czołgi jechały na Ukrainę, mówili o tym, że Niemcy nie mogą być stroną wojny. Młodzież jest, powiedziałbym, naiwnie pacyfistyczna, o II wojnie światowej wie niewiele, głównie to, że były to bardzo dawne czasy i że to byli naziści. Mimo, że niemieccy politycy i niemieckie media przypominają społeczeństwo o II wojnie światowej, ten temat, powiedziałbym, jest bardzo odsunięty i współcześni Niemcy naprawdę niespecjalnie poczuwają się do jakiejkolwiek no już nawet nie odpowiedzialności, ale do jakiegokolwiek negatywnego wspomnienia dotyczącego tamtych czasów. Ci sami Niemcy są za to bardzo związani z ziemiami, które w tej chwili są w Polsce. Tak naprawdę w kółko spotykam ludzi, którzy pochodzą albo ze Śląska, albo z Pomorza, Mój sąsiad numer jeden pochodzi, jego rodzina pochodzi ze Szczytna albo ze Szczytna, jak on to mówi, ponieważ nie jest w stanie tego wyrazu wypowiedzieć. A mój sąsiad numer dwa urodził się prawie w tym samym mieście co ja, tylko ja po wojnie, on przed wojną. A mój sąsiad numer trzy, jak tylko w gazecie przeczytał o żądaniach Polski w sprawach reparacji, to natychmiast do mnie powiedział: Reparacje chcecie, to dawajcie Śląski pomoże. Także jak chcecie wiedzieć, co zwykli Niemcy na temat reparacji sądzą, to właśnie

że Polska nie ma absolutnie żadnego prawa do domagania się reparacji, bo przecież ma nasze ziemie. Natomiast popularny w Polsce argument o tym, że Niemcy zburzyli Warszawę i zostawili gruzowisko, tutaj jest nie do końca zrozumiany. Ponieważ tutaj, w Niemczech, wszystkie miasta wyglądały tak jak Warszawa po wojnie. Zostały doszczętnie zburzone. A czy zniszczenia były większe, czy mniejsze, to nie ma znaczenia. Nie ma też znaczenia, kto ich dokonał, kto był najeźdźcą, kto był ofiarą. Tak czy owak, z niemieckiego punktu widzenia nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych, żeby domagać się od nich reparacji teraz w 2023 roku. Klamka zapadła i absolutnie żaden rząd niemiecki nie pozwoli sobie nawet na najmniejsze pertraktacje w tej sprawie. Nie sądzę, żeby Polska miała jakiekolwiek szanse na uzyskanie reparacji w przewidywalnym okresie czasowym. Ale to wcale nie znaczy, że tych reparacji nie należy się domagać, ależ należy ich się domagać. Takie żądania będą powodować, że Niemcy będą się z nami liczyć albo będą musieli się z nami Liczyć. Wtedy będziemy mogli wyjść z pozycji biedniejszego sąsiada. I to jest zupełnie ok, i to nie jest żadne utrudnianie ani wyskakiwanie, jak Philip Skonopi. Jest to niejako przymuszenie Niemców do tego, żebyśmy mieli pomiędzy krajami stosunki partnerskie albo bardziej partnerskie niż się są w tej chwili. Zresztą sami Niemcy stosują dokładnie te same metody względem Stanów Zjednoczonych, utrudniając Ameryce prowadzenie tutaj własnych biznesów i prowadzenie własnej polityki. Na narracja antyamerykańska jest w niemieckich mediach powszechna, a Ameryka wcale się nie obraża i Ameryka ciągle prowadzi interesy z Niemcami. Tak to jest, tak to jest w życiu człowieka i tak to jest na arenie międzynarodowej. Kto się stawia, ten więcej wygrywa. Ponadto my Polacy, niezależnie od poglądów, powinniśmy dbać o własny interes i własny interes jest ważniejszy od narracji historycznej. Powinniśmy stać po stronie Polski, niezależnie Niezależnie od sytuacji. Mamy takie prawo, niezależnie gdzie mieszkamy. To nasz kraj i nasza ojczyzna. A ojczyzny się nie kocha dlatego, że wielka i bogata, tylko dlatego, że własna. No niestety, ale my, Polacy, bardzo często o tym zapominamy. Chyba że to jest też taka polska tradycja. Listekel ze Stuttgartu, odezwę się jeszcze. Cześć.